Sukienka to świetne rozwiązanie w szafie, ponieważ co tu ukrywać, góra i dół od razu są ubrane. Dzisiaj zapraszam na najnowszy wideoporadnik, jak dobrać sukienkę do typu sylwetki. Sukienka to moim zdaniem bardzo dobry przyjaciel każdej kobiety. Ja wiem, że nie wszystkie lubimy sukienki, niektóre wolimy spodniowe rozwiązania, natomiast ja dzisiaj chciałabym przekonać Cię do tego, żebyś spróbowała. Dlaczego? Ponieważ sukienki są wdzięczne, no i sukienki są wygodne, ponieważ dostarczają nam od razu rozwiązania na całą sylwetkę. Nie musimy zastanawiać się, czy zestawić taką bluzkę z taką spódnicą, czy z takimi spodniami, tylko od razu jest gotowe rozwiązanie. Dzisiaj będę mówiła o tym, jak dobrać sukienkę do sylwetki, a więc to, do czego na początek Cię zaproszę, to do materiału o 9 typach sylwetek. 9 typów sylwetek to system, na którym ja pracuję z moimi klientami, z wszystkimi poradami na całym tym wideoblogu. Wszystko kręci się albo wokół typów kolorystycznych, albo właśnie wokół typów sylwetek. Także teraz tutaj w karcie możesz zobaczyć sobie ten materiał. Jeżeli oglądasz go na blogu albo czytasz transkrypcję tego wideo, to w tekście jest również link do materiału o 9 typach sylwetek, tak żebym nie musiała ich teraz tutaj powtarzać. Sukienki będę omawiała na konkretnych przykładach, oczywiście ze sklepów online, i linki do tych sukienek, które będę pokazywała w wideo, również umieszczę w materiale na blogu. Także jeżeli oglądasz wideo w moim kanale na YouTubie, które oczywiście bardzo gorąco i serdecznie polecam Ci, żeby subskrybować, żeby nie ominęły Cię żadne interesujące materiały, które dla Ciebie nagrywam. Także na blogu, a link do bloga jest oczywiście w opisie do tego wideo. 9 typów sylwetek. Jeżeli nie znasz tego systemu, to przerwij teraz ten film i zobacz sobie właśnie materiał o 9 typach sylwetek. A ja przejdę już do tego, żeby odpowiedzieć na takie pytanie, jakie zadania mają sukienki. Jakie zadania dla danych typów sylwetek mają sukienki? Przede wszystkim musimy zastanowić się na tym w ogóle, jakie zadania ma dana sylwetka. Ja opowiem o konkretach zaraz na zdjęciach, na przykładach, ale chciałabym takie zrobić ogólne wprowadzenie. I teraz oczywiście zacznę od dwóch klepsyd, czyli sylwetki X oraz sylwetki S. I sylwetka X, przede wszystkim zadanie sylwetki, sukienki dla tej sylwetki powinno być bardzo, bardzo proste, to znaczy powinno zmierzać do tego, żeby podkreślić wcięcie w talii. Ponieważ X jest dosyć dużą sylwetką, to znaczy dużą pod względem krągłości, źle powiedziałam, krągłą, nie dużą, krągłą sylwetką, to powinno się tę krągłość podkreślać, ale też podkreślać punkty lekkości, czyli między innymi właśnie to widoczne, dosyć duże wcięcie w talii. Więc głównym zadaniem sylwetki sukienki dla sylwetki X to oczywiście podkreślenie talii, ale też wskazanie punktów lekkości, czyli przeważnie tutaj okolicy szyi, dekoltu, nadgarstków, ewentualnie jakiejś szczupłości, która pojawia się w nogach. W przypadku sylwetki S to bardzo podobnie, bo sylwetka S to taka pomniejszona klepsydra, czyli też na pewno podkreślamy wcięcie w talii, czyli to co robimy w przypadku tej klasycznej klepsydry, ale też sylwetka S może pozwolić sobie na trochę więcej powietrza, trochę więcej takiego ozdabiania, jeżeli chodzi o objętość, ponieważ X jest już krągły, jak wspomniałam, czyli nie potrzebuje dodawania objętości, nie potrzebuje dodatkowych elementów, nie wiem, w postaci jakichś bufek, bardzo, bardzo takich widocznych, albo jakichś ozdobników na wysokości tutaj biustu. Jest różnica pomiędzy X-em, który będzie w rozmiarze 42, a X-em, który będzie w rozmiarze na przykład 46 czy nawet 50, to musimy to jakby dobrać do całości. Natomiast jakby nie skupiając się bardzo na tym, jakie mogą być różnice pomiędzy danymi kobietami w obrębie jednego typu sylwetki, to skupię się tylko na tych takich ogólnych, podstawowych zasadach. Więc X trochę bardziej przylegające, trochę bardziej takie stonowane pod względem przynajmniej fasonu te sukienki powinny być, natomiast sylwetka S może sobie troszeczkę bardziej pofolgować. Następnie mamy trzy sylwetki prostokątne, czyli sylwetka H, I,
E. Sylwetka H to jest sylwetka, która zazwyczaj, można powiedzieć, jest sylwetką taką, która wygląda dosyć ciężko. Oczywiście znowu jest różnica, czy ten H będzie, to H będzie w rozmiarze 36 czy 46, ale na pewno sylwetka H bardzo szybko wygląda ciężko i wygląda szybko tak klockowato, ponieważ ona właśnie rysuje się w tym prostokącie. Jeżeli ona rysuje się w prostokącie, to my oczywiście nie możemy przede wszystkim założyć sylwetki sukienki, która będzie taka bardzo obcisła, bardzo przylegająca, bo wtedy podkreśli po prostu to, no ten taki brak wcięcia w talii, takie bardzo minimalne wcięcie w talii. Raczej potrzebujemy iluzorycznie to wcięcie w talii tworzyć. W przypadku sylwetki E oczywiście jest to samo zadanie, bo to też jest sylwetka proporcjonalna, prostokątna. Czyli tworzymy iluzję wcięcia w talii, ale też dodatkowo możemy tę sukienkę trochę bardziej zabudować. To znaczy ona znowu może mieć trochę więcej ozdób, może mieć trochę więcej powietrza, może mieć trochę więcej takiego przekombinowania, a najwięcej przekombinowania, najwięcej powietrza, najwięcej takich, no można powiedzieć, zniżających i pogrubiających, poszerzających zabiegów może być oczywiście sukienka dla sylwetki I. Sylwetka I zwyczajnie nie cierpi sukienek, które są bardzo, bardzo obcisłe, które są taką drugą skórą, po prostu opinającą, opływającą, czy opinającą, taką przylegającą do ciała, bo wtedy bardzo często pokazujemy tą wybitną szczupłość tej sylwetki. Natomiast wszystko, co jest takie napompowane, przerysowane, oversize'owe, przeskalowane, długie, przecięte, pomieszane, to właśnie sylwetka I może sobie pozwolić na takie sukienki. Kolejne dwie sylwetki to sylwetki z powiększoną górą, powiększoną, poszerzoną linią tutaj barków, ewentualnie ramion, czyli sylwetka Y i sylwetka T. Sylwetka Y powinna przede wszystkim dać oddech górze i zaprezentować swoje nogi. Natomiast sylwetka T, można powiedzieć, że głównie powinna skupiać się na tym, żeby eksponować linię bioder, eksponować nogi, no ewentualnie może też dodawać sobie objętości w biuście. Jeżeli chodzi o sylwetkę odwrotną do tych dwóch, czyli sylwetkę taką trójkątną, gruszkę, sylwetkę A, no to ona oczywiście powinna znowu powiększać górę, przyciągać uwagę do góry sylwetki, natomiast dół raczej powinien być spokojny. Sylwetka O natomiast musi uważać, żeby nie skupiać uwagi na linii brzucha, czyli żadnych ozdobek, pasków, takich jakichś wybitnego powiększania, poszerzania w no, okolicy po prostu talii, ponieważ ta talia nie jest wcięta, ona wręcz jest wypukła, brzuch dominuje nad sylwetką i wtedy musimy właśnie bardzo uważać na ozdabianie tej okolicy. No i zazwyczaj sylwetki O lubią też oddech tutaj w dekolcie. Także sukienki, które są zabudowane tutaj jakoś wybitnie, bardzo ozdobne, no nie zawsze się będą sprawdzały. No dobrze, no więc teraz konkrety. Konkrety, ja mam tutaj do zaprezentowania Wam zdjęcia i na początek wjeżdża oczywiście sylwetka X. Sylwetka X i sukienki dla niej to sylwetki, które, no jak widzicie, ja akurat tutaj wzięłam z działu plus size sklepu te sukienki i zobaczmy, że skupiamy się oczywiście na podkreśleniu talii. Na podkreśleniu talii, czyli gdzieś ta talia jest zebrana albo paseczkiem, tak jak na środkowej, albo w postaci takiego przeszycia. Natomiast sukienki wszystkie tutaj zakrywają całe uda, ponieważ zazwyczaj sylwetki X uda mają dosyć poszerzone, dosyć masywne, dosyć wyeksponowane i nie chcą po prostu, żeby te uda były widoczne. Czy to są sukienki, które sprawdzą się tylko dla sylwetki X? Oczywiście, że nie. One sprawdzą się dokładnie trzy te same. Będą mogły to założyć sylwetka S, sylwetka H na przykład. Także ja pokazuję takie idealne sukienki dla tej sylwetki, która teraz jest prezentowana, ale niekoniecznie tylko dla niej, tak? Tylko dla niej. Tak naprawdę jedna sukienka bardzo często może sprawdzić się dla wielu, wielu, wielu sylwetek. No a tutaj na przykład sylwetka ta sukienka, która jest sukienką z prawej, ta w takim łososiowym różu, też mogłaby być piękna na przykład dla sylwetki A. Także tutaj chciałabym pokazać, że nie tylko mamy
możliwość dobierania do jednej sylwetki, ale te zawsze trzy zdjęcia, które ja prezentuję, są takimi modelowymi, znaczy jednymi z modelowych, bo na pewno mogłabym znaleźć ich więcej. Są takie, no tylko to wideo wtedy trwałoby po prostu wieki, ale mamy tutaj takie modelowe. Przechodzimy teraz do modelowych sukienek dla sylwetki S. Dla sylwetki S znowu podkreślamy talię, ale jak zobaczysz, to te sukienki już są troszeczkę, no troszeczkę inne. I pierwsza z lewej, czyli szmizjerka, to taka tak zwana koszulowa, jest podkreślone wcięcie w talii, jest podkreślone. Mamy już trochę krótsze te sukienki, mamy krótsze. Materiał, są kieszenie, które są takimi kieszeniami powiększonymi na linii bioder. No i też to, co jest ważne, to co ja mam dzisiaj w sukience mojej, to to, że mogę zapiąć tę koszulę, to znaczy tę górę sukienki koszulowej do samego końca i sobie zabudować. Teraz tego nie będę robić, bo mi mikrofon będzie strasznie strzelał, więc nie będę tego robiła, ale można zapiąć i mogę zabudować tę sylwetkę w zależności od tego, jaki będę miała kaprys. Natomiast no, X już niestety się tak nie zabuduje, bo wtedy linia biustu, linia ramion może się za mocno wyeksponować i można się po prostu czuć tak grubiej, po prostu tak wyglądać trochę masywniej, bardziej przysadziście. Kolejna sukienka dla sylwetki S to sukienka, która jest taką sukienką klepsydrową, czyli mamy ładnie zaprezentowany dekolt, dekolt V, odkrywający, dający oddech, ponieważ ramiona czy ręce są całe zabudowane, łącznie z takim lekko dzwonkowatym rękawem, czyli jest takie totalne obciążenie rąk, ale za to dekolt i nogi są zaprezentowane, czyli te szczupłe elementy ciała są zaprezentowane. Mamy też zastosowane raz, dwa, trzy, cztery linie poziome, czyli te takie przeszycia, które właśnie dodatkowo poszerzają. Wzór jeszcze do tego. Także jest dużo takich elementów tutaj, pomimo tej klepsydrowatej formy sukienki, mamy te rękawy dzwonki, które zakrywają nam nadgarstki. Mamy wzór, który na pewno jest takim wzorem lekko powiększającym. Nawet widać, że na tej bardzo szczupłej modelce no ta sukienka ją troszeczkę powiększa. No i te poziome linie stylizacyjne też poszerzają sylwetkę. Więc też dla X-a ta sukienka już się tak nie będzie bardzo sprawdzała, ale dla S-ki będzie wyśmienita. Podobnie zresztą jak trzecia sukienka. Trzecia sukienka to sukienka, która no, ma taki dekolt iluzoryczny, bo niby pod spodem mamy jakby top na ramionczkach, ale na górze mamy korunkę, warstwę zewnętrzną, zabudowaną z taką stójką, jeszcze z takim skrzydełkiem, które no, dodatkowo zabudowuje, więc z jednej strony pokazuje szczupłość tej sylwetki, ale troszeczkę jej dodaje. Tak? Jeżeli nie mamy bardzo dużego biustu, nie mamy bardzo krągłych ramion, czego nie ma sylwetka S, to bardzo fajnie tutaj będzie to grało. Plisówka na dole, czyli znowu coś, co gdy mamy bardzo szerokie biodra, nie zawsze się świetnie sprawdza, nie sprawdza się wtedy, kiedy mamy mocno odstający brzuszek, bo wtedy te plisy na brzuchu odstają. W przypadku sylwetki S zazwyczaj są krągłe biodra, oczywiście, ale one nie są bardzo, bardzo szerokie, ponieważ S-ka to też mały rozmiar. Także lecimy do prostokątnych sylwetek. Sylwetka H teraz wjeżdża nam na tapet i tutaj znowu pokazuję coś, co sukienki, które będą bardzo fajne dla sylwetki H, ale też będą sprawdzać się dla sylwetki S czy na przykład X. I sylwetka H lubi takie sukienki, które są zebrane w talii i są takie jakby zbluzowane, czyli nie są wytaliowane i takie bardzo obcisłe i bardzo skupiające uwagę na wcięciu w talii, ale w jakiś sposób akcentują. Zazwyczaj poprzez takie zebranie, ściągnięcie właśnie materiału. I tutaj w obu pierwszych sukienkach to bardzo ładnie widać. Znowu mamy szmizjerkę. Szmizjerki to są w ogóle, ja uważam, są bardzo, bardzo wdzięczne. No, tak wspominałam, sama dzisiaj mam taką na sobie. Może nie będę tutaj wstawać i się prezentować, bo się boję, że moją konstrukcję tutaj nagrywającą zniszczę. W każdym razie mamy szmizjerki, które, czy te koszulowe sukienki, które są bardzo dobre i one tak naprawdę dla wielu sylwetek się świetnie sprawdzą, w zależności od tego, jakie będziemy mieć rękawy, jaka będzie długość tej sukienki, czy zapniemy właśnie tę górę tutaj, czy ją zostawimy taką otwartą, oddychającą, dodającą właśnie lekkości, wydłużającą, tutaj prezentującą linię szyi. Także szmizjerka również dla sylwetki H, no i taka sukienka, która jest taką fruwajką, mamy również wzory. Oczywiście w
sylwetka tutaj jest podkreślony, mamy wcięcie w talii, ale poprzez wytaliowanie sukienki, niekoniecznie tutaj jej zebranie. Przynajmniej nie widać tego zebrania na tym zdjęciu. I teraz mamy następne zdjęcie, następne, wjeżdża nam sylwetka E. Sylwetka E, czyli drobny prostokąt, który no, może troszkę bardziej poszaleć. Zobaczmy, jak pięknie sukienka w te kwiatowe, takie troszkę etniczne wzory prezentuje. Ten wzór jest tak ułożony, żeby z sylwetki E zrobić klepsydrę. Ona oczywiście też jest wytaliowana w pasie, czyli też no, nawiązuje do tego, jak zrobić sobie wcięcie w talii optycznie, poprzez właśnie zabiegi optyczne. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o tę sukienkę, również zabudowany dekolt. Zabudowany dekolt, czyli mamy zamknięty dekolt. Sylwetka E zazwyczaj ma dosyć płaski dekolt, nie ma dużego biustu, więc też nie przepada za takimi dużymi, głębokimi dekoltami. Oczywiście to nie oznacza, że zawsze musi być ten dekolt zabudowany, no ale w tym wypadku akurat tutaj jest jedna zabudowana sukienka, a dwie leciutko otwarte. Bo zobaczmy, jak mamy w sukience tej, która jest sukienką środkową, zieloną, mamy delikatny dekolt, taki ostry V, ale on nie jest bardzo duży, to znaczy on nie prezentuje skóry na dekolcie w bardzo mocny sposób, tylko odrobinkę. No i mamy dużo ozdobników, mamy te dwie takie pionowe linie stylizacyjne, które są użyte na górze sylwetki, mamy też takie falbanki, coś, co trochę poszerzy linię bioder, doda trochę wiatru w biodrach, te, które no, u sylwetki E nie są krągłe, nie są pełne, nie są kobiece, tutaj świetnie się sprawdzi. I sylwetka ostatnia, czyli sukienka, która jest taką sukienką, można powiedzieć, no trochę jakby zrobioną z kamizelki, jest dużo materiału, mamy klapy, które na siebie nachodzą, mamy odsłonięte ramiona, mamy znowu dekolt, ale bardzo, bardzo delikatny, no i piękne jakby założenie, czyli taki kopertowy fason tej sukienki też świetnie właśnie poprowadzi linię wzroku po kobiecej sylwetce, żeby z tego prostokątnego takiego, no dosyć takiego twardego E zrobić coś miększego, bo właśnie ta linia, gdzie góra jest rozpięta i dół jest rozpięty, właśnie nasze oko tak prowadzi miękko po sylwetce i o to właśnie chodzi w tych wszystkich zabiegach stylizacyjnych. To nie chodzi o to, że my wytniemy kobiecie kawałek talii i ona się będzie wydawała być wcięta, tylko właśnie robimy to za pomocą iluzji optycznych. Kolejna sylwetka, sylwetka I. Sylwetka, która, jak wspominałam na samym początku, może być najbardziej zabudowana, najbardziej szalona, najbardziej przeskalowana i tutaj zazwyczaj już mamy zamknięte dekolty. Oczywiście nie jest to zasada, że wszyscy muszą lubić zamknięte dekolty, ale sylwetka i bardzo ładnie się prezentuje, kiedy właśnie troszeczkę skracamy jej ten dystans tutaj, troszeczkę zamykamy dekolt, troszeczkę w ten sposób dodajemy no, takiej tęgości, trochę krągłości, trochę ją zabudowujemy. Dodatkowo w pierwszej sukience po lewej mamy obniżoną linię talii, czyli wzrok na poziomą linię stylizacyjną idzie bardzo w dół, a dodatkowo jeszcze ten dół jest taki no, trochę jakby zapożyczony, inspirowany z latami 20. Więc obciąża bardzo dół sylwetki. Zwróćmy uwagę, że nie widać, jaka ta kobieta jest pod spodem. To znaczy nie widać, że ona jest taka bardzo, bardzo szczupła, przesadziście szczupła, tylko widać właśnie tą przeskalowaną formę sukienki. Kolejna sukienka już krótsza, prezentująca nogi, ale też mamy poziome linie stylizacyjne. Można powiedzieć, że też jest jakaś inspiracja na temat szmizjerki, bo też mamy to nawiązanie do koszuli, są bufki trochę poniżej łokci, także też jakaś tam dodawanie powietrza, krągłości, takiego no, ubrania, które można troszeczkę napompować. Natomiast jeżeli taki styl oversize'owy sylwetce i się nie podoba, woli klasykę, to mam też propozycję, tutaj mamy zabudowany dekolt, podkreślona talia, dłuższa sukienka, też taka fruwająca, lekka, zwiewna, no ale też pomimo tego złapania tą gumką prawdopodobnie tutaj w talii, nie ma tego obciśnięcia, tak? To nie jest druga skóra, to jest tylko ładne jakby narysowanie sylwetki w taki sposób, żeby gdzieś tam, no, ukryć tą nadmierną taką szczupłość, która właśnie w sylwetce i się pojawia. Lecimy dalej. Następne zdjęcia prezentują nam sylwetkę T. Sylwetkę T, czyli sylwetkę, która no, będzie lubiła no właśnie, z jednej strony nie lubi poszerzania w linii ramion, czyli nic tam nie może się
dziać ciekawego. Lepsze są ozdoby na dole sylwetki, czyli tutaj widzimy na przykład z prawej strony mamy niby bardzo prostą sukienkę, ale łańcuszek się pojawia, pojawiają się kieszonki właśnie na linii bioder, troszeczkę poniżej linii bioder, czyli tam nasze oczy automatycznie spadają, gdy patrzymy na tę sylwetkę. Sukienki, które są długie, będą świetne dla sylwetki te. Tutaj mamy na cienkich ramionczkach, prezentującą bardzo ładnie tutaj linię szczupłych ramion. Sylwetka T to jest sylwetka, która bardzo często będzie wybierała stroje, gdzie nie trzeba założyć biustonosza, ponieważ no, nie ma takiej potrzeby. I oczywiście rozumiem, są różne prywatne preferencje odnośnie bycia w biustonoszu czy bez tego biustonosza. Natomiast można sylwetkowo, ze względu właśnie na mały biust, jest na pewno łatwiej nosić stroje, obejrzeć to sukienki czy coś innego, stroje, które będą bez biustonosza. I tutaj mamy pięknie guziczki, mamy takie delikatnie marszczenia, są te poziome linie stylizacyjne, czyli pomimo eksponowania ramion jest obciążony dół i on bardzo pięknie równoważy tę sylwetkę. I sukienka różowa, która jest sukienką taką koszulkową, taką t-shirtową, takim przedłużonym jakby męskim t-shirtem. Tutaj nie ma żadnego wcięcia w talii. I sylwetka T to jest właśnie jedna z sylwetek, które najlepiej wyglądają w takich sukienkach. Sylwetka I też będzie dobrze w niej wyglądała. No i tutaj mamy dodatkowo taki ten ząbek na samym dole, dłuższy troszeczkę tył, czyli znowu zwrócenie uwagi, coś ciekawego tam się dzieje, jest napis na sukience, więc też będzie nasz wzrok kierował się po prostu w dół. Kolejna sylwetka, sylwetka Y. I sylwetka Y to ta, która lubi oddech właśnie na biuście, na dekolcie i tutaj wszystkie propozycje nie mają zabudowanego dekoltu, mają otwarty albo kopertowo, tak jak po prawej, dodatkowo zebrany właśnie jakimś tutaj paseczkiem, sznureczkiem, albo nawet jeżeli nie mamy kopertowego, to jest piękny, szeroki, zwróć uwagę właśnie w tej drugiej sukience, jak pięknie prezentowane są obojczyki, dekolt jest szeroki w stosunku do tych dwóch pozostałych, mamy zebranie w talii i mamy znowu wiatr, powietrze, falbankę na dole, które zwróci uwagę, patrz na dół, dla osoby, które patrzą na nas i na nasze stroje. Sukienka po lewej ma ozdobniczki, ale zwróć uwagę, że one pojawiają się od talii w dół. Mamy miks poziomych pionowych pasów, mamy przecięcia poziome, mamy falbankę przy rękawach. To też będzie bardzo ciekawa propozycja dla sylwetki Y. Przeciwieństwo Y, czyli sylwetka A, czyli odwrotność zasad, możemy sobie właśnie albo totalnie zabudować górę, tak jak można to na przykład zrobić w tej pięknej szmizierce, która jest bardzo, bardzo prosta, można ją albo odpiąć troszeczkę, tak jak tutaj modelka ma, albo można ją całkiem zapiąć. Pięknie zaznaczona talia kokardką i bardzo prosty, rozchodzący się w linii A dół, ponieważ sylwetka A właśnie bardzo lubi również spódnice czy doły sukienek, które w tej linii A się rysują, ewentualnie są proste. Dwie sukienki, które są zielona i taka ceglasto-pomarańczowa, są bardzo lekkie, lejące. Środkowa pokazuje dekolt Carmen, czyli taki, który właśnie no, ozdabia górę sylwetki, a uwielbia rozwiązania tego typu. Czy to po prostu taki głęboki, poziomy dekolt, jak właśnie ten Carmen, czy z dodatkową właśnie jakąś falbaną, ozdobnikami. Znowu, dół jest prosty. Zwróćmy uwagę, że wszystkie te trzy sylwetki sukienki prezentują bardzo prosty dół. No i oczywiście coś bardziej na lato, czyli cieniutkie ramionczka. Też często zdarza się, że sylwetka A ma mały biust, jeżeli nie jest w bardzo dużym rozmiarze, to ma mały biust i bardzo jakby często może decydować się na wychodzenie bez biustonosza, albo ewentualnie z jakąś delikatną bardotką, też nie ma problemu. Też zaznaczenie talii, czyli tutaj skupiamy się właśnie na pokazaniu talii. Oczywiście sukienka dla sylwetki A może też być prosta, nie musi pokazywać talii. Natomiast, tak jak wspominam, to są tylko przykładowe, takie, no, na których można nauczyć się zasad dla sylwetek sukienki, a tak naprawdę każda z nich no, mogłaby być rozważona dla innych typów sylwetek, bo na przykład ta zielona mogłaby być przecież też piękna dla sylwetki T, tak uważam. Okej, no i co? Ostatnia partia sukienek, czyli sylwetka O. Sylwetka O, czyli sukienki, które nie są obcisłe w talii, nie zaznaczają talii, nie pokazują talii. Najlepiej, kiedy mamy otwarty dekolt albo taki
V jak z lewej, albo takie trochę bardziej miękkie V, albo okrągły, no jest taki okrągło, taka bardzo pogłębiona, okrągły, ale szeroki, o można by było powiedzieć. Mamy wzory, mamy proste, mamy ewentualnie zaznaczenie pod biustem, jak w tej bordowej sukience. Tutaj zwróć uwagę, że sukienka środkowa ma dodatkowo kieszenie, czyli jest trochę taka, no można by było powiedzieć luzacka, a przecież jest prosta, ma zakryte, wszystkie trzymają zakrytą linię ramion, wszystkie będą się nadawały na jakieś bardziej takie no, przyzwoite okazje, można by było powiedzieć. Także w tyle, mam takie wrażenie, że w kilku słowach, a z drugiej strony, że to wideo jest już strasznie długie, można powiedzieć, że mamy omówione podstawowe zasady, przykładowe sukienki, takie modelowe dla każdego z typu sylwetek. Ja chciałabym zaprosić Cię do tego, żebyś zobaczyła również wpis na moim blogu. Oprócz tego, że tak jak wspominam, linki do tych sukienek są w poście z tym właśnie wideo, to jeszcze dodatkowo zapraszam Cię do innego posta, czyli do posta o firmach, gdzie możesz kupić sukienki na każdą okazję. Mamy tam zebrane marki. Wiele marek, które są polecane albo przeze mnie, albo przez moje klientki, obserwatorki, gdzie możesz, jak szukasz sukienki, na przykład nie wiem, na komunię, na wesele, na wigilię, do pracy, to tam są na różne okazje te sukienki wskazane. Także kliknij również tam. No ja na dzisiaj będę kończyła i jeszcze raz zaproszę Cię do subskrybowania mojego kanału, żeby nie ominęło Cię żadne wideo poradnikowe. No i najlepiej jeszcze ustaw sobie dzwoneczek, żeby pojawiały Ci się przypomnienia, gdy tylko nowe wideo wjedzie na kanał. Także dziękuję jeszcze raz, no i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!